Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni podjęli uchwałę dotyczącą zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pod nazwą Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Miasto Dębica wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymało dofinansowanie na inwestycje, które wpisują się w ten projekt. W całym projekcie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jesteśmy drugim największym beneficjentem po miasto Jasło. Troszeczkę więcej, tam jakąś niewielką ilość pieniędzy więcej od nas otrzymało. Pozostałe gminy też jakieś tam w małym, mniejszym zakresie wnioski swoje poskładały. Będzie to ponad 2 miliony złotych na wszystkie dębickie inwestycje, między innymi utworzenie ogrodu sztuki przy ulicy Akademickiej w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Sztuki i Biblioteki. On się wpisywał bardzo dobrze w całą tą politykę zielono-niebieskiej infrastruktury. Takie hasła jak debetonizacja, likwidacja wysp ciepła, przepuszczalność gruntu i tak dalej. Kolejnym elementem będzie pilotażowy program 200 zbiorników retencyjnych dla mieszkańców miasta, dla domków jednorodzinnych. W momencie, kiedy zostaniemy to i uruchomimy, będziemy prosić mieszkańców o zgłaszanie się. Oprócz tego powstaną 3 parki kieszonkowe, jeden z nich przy ulicy Batorego obok Urzędu Gminy Dębica. Będzie też rewitalizacja Parku Jordanowskiego, obejmująca m.in. pielęgnację drzewostanu oraz montaż tablic i gier edukacyjnych. Prace rozpoczną się na początku 2022 roku. Największa inwestycja, czyli ogród sztuki, ma trwać 12 miesięcy. Po raz kolejny doktor nauk farmaceutycznych Lucyna Samborska, radna powiatu dębickiego, zorganizowała Dzień Zdrowia i Piękna dla chętnych pań. Takie spotkania, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Urody, który przypada 9 września, organizowane były w poprzednich latach. Zawsze cieszyły się ogromnym powodzeniem. Było około 100 pań, porady stylistki, makijażystek i kosmetologów. Tegoroczny dębicki Dzień Urody ze względu na obostrzenia sanitarne odbył się w małym gronie. Podczas tej edycji panie dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących tego, jak zachować młody wygląd na dłużej. Panie mogły przetestować kosmetyki, ale przede wszystkim zobaczyć na żywo zabieg pielęgnacyjny, jak wyglądają poszczególne etapy prawidłowej pielęgnacji naszej skóry. Pierwszy raz panie z Instytutu Estederm zaprezentowały na żywo taki zabieg, stąd też duże zainteresowanie. Na temat tego, jak dbać o swoją aktywność fizyczną, poprawić kondycję organizmu, wypowiedziała się fizjoterapeutka Katarzyna Zielińska, reprezentująca Manufakturę Zdrowia. Manufaktura Zdrowia, a bardziej fizjoterapia, tak naprawdę fizjoterapia beauty, będzie chciała zadbać o piękno kobiet, czyli troszkę powalczyć z celulitem, rozluźnić mięśnie kobiet tak, żeby poczuły się lepiej, tak? Każda z pań dzisiaj ma szybki pęd, tak? Szybko żyje, ma jakieś tam problemy. Panie biorące udział w spotkaniu otrzymały prezenty. Do wylosowania były vouchery na seanse w komorze hiperbarycznej, które ufundowała firma Medicox. Zabiegi te poprzez dotlenienie wszystkich narządów poprawiają koncentrację, pamięć i jakość snu, wzmacniają odporność. Katarzyna Zielińska ufundowała zabiegi do Manufaktury Zdrowia. Manufaktura Zdrowia ufundowała vouchery dla kobiet dwóch, które będą mogły przyjść do mnie na wizytę, do których zajmę się tak naprawdę indywidualnie. Przeprowadzę kilka zabiegów, w tym drenaż limfatyczny, masaż relaksacyjny, tak żeby pani poczuła się po prostu zdrowa i piękna. Uczestniczki z Dnia Urody zorganizowanego przez radną powiatu dębickiego wyszły bardzo zadowolone. Bardzo mi się podobało i uczestniczę zawsze w tych dniach organizowanych przez panią Samborską, bo wnoszą bardzo dużo po prostu wiadomości, które są przekładane po prostu na codzienne życie i pielęgnację skóry, po prostu na podniesienie kondycji fizycznej, na nasze zdrowie. Po prostu są bardzo pomocne. Zainteresowana byłam marką kosmetyków, które panie prezentowały i zyskałam dużo wiedzy, jak pielęgnować profesjonalnie twarz. Bo w warunkach domowych robi się tak po swojemu, a tutaj zyskałam dużo ciekawych wiadomości. Czy pani po raz pierwszy uczestniczy w takim dniu, bo były wcześniej? Po raz pierwszy jestem.
Proszę powiedzieć, czy takie spotkania dla kobiet są potrzebne, ważne? Jak najbardziej są ważne. Jak najbardziej, dlatego że wzbogaca się wiedzę o pielęgnacji twarzy. Wiadomo, że czas ucieka, gra na naszą niekorzyść. Nie zatrzymiemy go, ale go spowolnimy, używając tych kosmetyków, nie tylko tych, co były dzisiaj prezentowane, Estederm, no jakich innych, jakichkolwiek. Trzeba mieć tą świadomość, żeby dbać o siebie. Nie tylko używać kosmetyki, ale jeszcze z tym musi iść w parze gimnastyka, jakikolwiek ruch, no i zdrowe odżywianie. Ja tu nie mówię o dietach, tylko o zdrowym odżywianiu. Chciałam się zapoznać z ofertą kosmetyków. Chciałam je w późniejszym etapie przetestować, wypróbować. Zależy mi na dobrej pielęgnacji skóry i żeby stosować kosmetyki, które są naturalne. Czy pani pierwszy uczestniczy raz, bo były wcześniej organizowane? Tak, jestem tutaj pierwszy raz, po prostu z koleżanką się wybrałam, bo zachwalała mi jak najbardziej takie spotkania i tutaj można faktycznie uzyskać taką wiedzę fachową na temat pielęgnacji skóry i tych kosmetyków, które były prezentowane. Każda z pań ma swoje sposoby na to, aby pięknie wyglądać. Sposoby na piękno, no niestety życie weryfikuje. Nie zawsze można w domu tak profesjonalnie o tą skórę dbać, jak to było tutaj. Czasem też brakuje tej wiedzy takiej fachowej, jak to robić. No właśnie tutaj na tym spotkaniu mogłam taką wiedzę zdobyć i po prostu, może nie wszystko udało się zapamiętać, ale na pewno po jakimś czasie to wszystko jeszcze się powtórzy i po zapoznaniu się z tymi kosmetykami będzie można stosować te kosmetyki w domu, nie tylko w profesjonalnym gabinecie, ale też po prostu w zaciszu domowym. Każda z nas ma swój sekret, w jaki sposób pielęgnuje swoją skórę, jak dba o młody wygląd, jak dba o to, żeby mieć uśmiech na co dzień i jak dba o swoją sprawność fizyczną. Ja już wielokrotnie mówiłam, że bardzo ważnym uzupełnieniem pielęgnacji tej codziennej naszej jest to, jak się odżywiamy, jaką żywność spożywamy, więc zwracam uwagę na zawartość produktów, żeby to były składniki ekologiczne, żeby było jak najmniej konserwantów i zawsze o tym też chętnie mówię, że sama stosuję produkty ekologiczne, naturalne. Dzisiaj wspominałam o naturalnych fitohormonach, bo wiele pań zmaga się z problemami okresu menopauzy. Wiele pań też mówi o tym przy okienku w aptece, że ma problemy z zasypianiem, więc mówiłam o naturalnej melatoninie. To, co sama mam przetestowane, to, co mam sprawdzone, o tym dzisiaj wspominałam. Oczywiście najważniejsze były panie, była uroda, były konsultacje zarówno z fizjoterapeutą, jak i z paniami kosmetolożkami z Instytutu Estederm. Ja oczywiście uzupełniałam tą receptę, żeby była taka całościowa, tak z mojej dziedziny, czyli z okienka w aptece i z tej właściwego dbania o zdrowie. Jak zapowiada doktor farmacji Lucyna Samborska, radna powiatu dębickiego, taki dzień z poradami zdrowotnymi, kosmetologicznymi dla pań, w którym więcej uczestniczek będzie mogło brać udział, odbędzie się już wiosną przyszłego roku. Jeżeli tylko pandemia nie przeszkodzi, to dzień urody odbędzie się na pewno z większym rozmachem. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września bieżącego roku. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Odkąd spis się rozpoczął w Urzędzie Miejskim, w Dębicy uruchomiono stanowiska, gdzie każdy mieszkaniec mógł się spisać. W najbliższą sobotę 25 września akcja spisowa przeprowadzana będzie na większą skalę. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy do tej pory jeszcze nie spisali się w Narodowym Spisie Powszechnym na taki szczególny dzień, w zasadzie w ostatnią sobotę spisową, a więc 25 września w Urzędzie Miejskim w Dębicy na sali sesyjnej będzie otwarte biuro spisowe od godziny 8 rano do godziny 24. Każdy przez całą sobotę będzie mógł przyjść, każdy niezapisany i będzie mógł dokonać tego spisu. Tutaj pomogą rachmistrzowie spisowi, będzie możliwość spisania się jeszcze w tym ostatnim momencie.
Można się spisać samodzielnie, online, wchodząc na stronę spis.gov.pl lub telefonicznie pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99. Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym może wynieść nawet 5000 zł. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia. We'll be right back.